Witam serdecznie. Ponownie spotykamy się z Ryszardem Grzebykiem po paru latach i porozmawiamy o zdrowiu. Witam Cię. Witam serdecznie. Witam Państwa. Przez parę lat nie spotykaliśmy się. Prowadziłeś swoje kursy, warsztaty. Więc zanim przejdziemy do konkretów, to powiedz, co się przez te lata wydarzyło ciekawego. Co się wydarzyło? No przede wszystkim to, że ta metoda, którą wtedy nagrywaliśmy, o której mówiliśmy, leczenia przyczynowo-skutkowego, zdecydowanie poszła jeszcze o kolejny krok, co najmniej jeden do przodu. Także się z tego ogromnie cieszę, bo jeszcze nowe, w miarę, jak to się mówi, im głębiej w las, tym więcej drzew. Kolejne bardzo ciekawe połączenia powychodziły, których praktycznie nie sposób znaleźć tak gdziekolwiek. Także to jest taki kolejny mój drobny sukces, można powiedzieć, ale bardzo mnie tak stymulujący, że rzeczywiście ten kierunek jest obrany bardzo fajny. No i oczywiście powiedzmy kolejnym dużym sukcesem, który mnie spotkał dzięki wszystkim dobrym ludziom, że tak powiem, między innymi Tobie i tym wszystkim, którzy chcieli też trochę pomóc, to, że powstała w końcu ta Akademia Leczenia Przyczynowo-Skutkowego, która teraz już będzie niedługo się kończyć, bo w październiku będzie skończony pierwszy podstawowy kurs, pierwszy podstawowy poziom, bo w tej mojej akademii są w sumie trzy poziomy, ten podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany. W sumie nauka jest przewidziana na 4 lata tak naprawdę. Ale oczywiście po 2 latach już uczestnicy dostają po zdaniu egzaminów, żeby było jasne, dyplomy naturopaty i to dyplomy według nowego prawa, które wchodzi w tej chwili w Unii Europejskiej, że wymagane jest minimum 2 lata nauki, minimum 1600 godzin. No ale to powiedzmy jakby była jedna strona, to doszło teraz, a ja już 2 lata temu zrobiłem program, który to przewidywał, bo nie ma takiej opcji absolutnie, żeby człowiek, który nigdy nie miał do czynienia z medycyną, w ciągu tygodnia, miesiąca czy 5 miesięcy został naturopatą. Tak. To musi nastąpić właściwie proces, zmiana procesu myślowego, procesu spostrzegania, procesu wyciągania właściwie wniosków z obserwacji i z danych, które mamy, chociażby z badań i wywiadu i tak dalej. Nie da się tego przeskoczyć. Chyba że ktoś jest naturopatą na zasadzie, że postawi bańkę albo będzie robił świecowanie uszu i cała jego wiedza na tym się kończy. No to wtedy tak, to się tego można nauczyć, natomiast naturopatii tego nie da się zrobić. No więc wracając do tej szkoły, bo tak się rozpędziłem tutaj, to jest jakby moje dziecko, tak? Więc to człowieka zawsze cieszy. Wracając do tej szkoły, bardzo fajnie to ta szkoła poszła z tego prostego powodu, że osoby, poza oczywiście kilkoma, którzy myśleli, że przyjdą, posiedzą, poziewają i pójdą do domu, ale to zawsze się tak dzieje. Ten człon szkoły, który został, widzę, że jest ambitny, że się chce uczyć. I powiem szczerze, że bardzo mnie to cieszy, bo to widać, że może ktoś tą metodę weźmie i ja to nazywam popchnie do przodu dalej. Powieli, zwiększy, prawda, zasięg, bo to jest naprawdę metoda, która nie ogranicza człowieka na takiej zasadzie jak inne, że ktoś pójdzie na przykład, na szkołę akupunktury, to żeby było jasne, nie mam nic przeciwko szkołom akupunktury, tak, ale tam jest się bardzo ograniczonym w tej filozofii, dalej praktycznie tam nie ma co robić. Ktoś pójdzie, będzie ustawiał kręgosłup, to masz ileś tych technik manipulacji, ustawień i koniec, tam nic wiele więcej nie zrobisz, a ta metoda daje Ci naprawdę niezwykłe ilości różnych powiązań i opcji, które możesz wykorzystać właśnie w pomocy, zwłaszcza przy ciężkich przypadkach. To jest bardzo istotne, bo ciągle jeszcze w o wiele mniejszej skali niż to robiłem kiedyś, daję porady e-mailowe. W związku z prowadzeniem szkoły po prostu mam na to więcej czasu, to jak osoby do mnie piszą z prośbą o poradę, to powiem szczerze, że czasem i mi ręce opadają. To jest tak zwany węzeł gordyjski, że czasem naprawdę schodzi mi dużo czasu, żeby w ogóle wydedukować, od czego zacząć, żeby przede wszystkim temu pacjentowi nie zaszkodzić. Bo wiem, że jak go dotknę, jak się to mówi, byle gdzie, czy tylko podążę za tym, co on mi mówi, że go dzisiaj to boli. Tak, trzeba zawsze zweryfikować. Tak, to mogę jeszcze wprowadzić większy bałagan, a oni do mnie już trafiają po iluś tam latach, po tych wszystkich wizytach u przeróżnych specjalistów magików też, tak? Przychodzą z takimi nakładającymi się i przeplatającymi zaburzeniami, że po prostu to jest, wymaga naprawdę pracy, wręcz detektywa. Jak zresztą zawsze mówiłem, że leczenie przyczynowo-skutkowe, to tutaj trzeba mieć charakter właśnie detektywa.
Tak. To nie jest ktoś, że przyjdzie, poda komuś na przykład czystek. Ja zawsze się z tego czystka śmieję, tak? Bo czystek jest dobry na wszystko. Tylko czekam, kiedy wyjdzie jakiś następny cudotwórca i powie, że słuchajcie, od dzisiaj marchewka leczy wszystko. A za chwilkę się pojawi ktoś inny z czymś innym, żeby tylko na tym kasę zarobić, a to oczywiście nie ma nic wspólnego tak naprawdę z takim sensownym leczeniem. No i zadowoleniem oczywiście jest to, że ludzie już praktycznie po połowie mniej więcej tego kursu podstawowego zaczynają już brać się za leczenie nowotworów. Mają jeszcze naprawdę niewystarczające... Ale u siebie. U siebie i u pacjentów, co ciekawe. Aha, no dobra. Czyli to jest niezwykle ciekawe, bo znaczy, że już się im włączyło myślenie przyczynowo-skutkowe, chociaż oni sami często jeszcze tego nie zauważają. No. Bo potrafią te drobne rzeczy... Znaczy może nie leczenie, tylko doprowadzanie organizmu do... Do równowagi. Równowagi. No, tak. Więc to mnie bardzo cieszy. No i nie potrzebują na to mniej czasu, drudzy więcej. Wiadomo, każdy ma jakieś inne doświadczenie, inne przejścia, więc no, czas jest tutaj rzeczą absolutnie indywidualną. No ale jestem z tego ogromnie dumny, chociaż im tak specjalnie nie mówię, że jestem z nich dumny, no bo mówię, jeszcze tu robicie błędy, jeszcze tam robicie błędy, tego jeszcze nie umiecie. No jakżeście się tego mogli nie nauczyć, prawda? Gdyż ja nie jestem takim wykładowcą, który wszystkich głaszcze, żeby zagłaskać ich na śmierć, żeby oni mieli poczucie wszyscy o sobie kogoś nieomylnego, a ja, żebym z tego tylko mówiąc krótko, miał kasę. Ja uważam tak, zamiast wyszkolić 100 kiepskich, wolę wyszkolić jednego i rzeczywiście to jest moja taka mocne postanowienie, wyszkolić jednego, ale niech to będzie ten jeden, który no się warto tego... warto być dumnym ze swoich uczniów. Dokładnie. No. A jeszcze zanim przejdziemy dalej, to mi się tak przypomniało, bo kiedyś różne wpisy były pod nagraniami z tobą, że ty jesteś agentem Mossadu, Żydem i tak jeszcze inne rzeczy. To powiedz, w jaki sposób zrobiłeś to, że taka plotka poszła? Bez tam nazwisk czy coś. Czasami plotce trzeba pomóc. Okej. To znaczy akurat nie było to moim celem, żeby akurat w tą stronę poszło, tak? No. No, chciałem tylko sprawdzić, jak poczta pantoflowa u pewnych ludzi działa. No i kiedyś było tam nagranie z jakąś tam jedną telewizją niezależną, prawda, więc nazwy nie wymienię oczywiście. I wiedząc, że tam są pewne połączenia, ale ludzi niespecjalnie dla mnie chętnych, powiedziałem pod, nawet nie wymieniając nazwiska, tylko powiedziałem, że trzeba być no troszeczkę mocno niedouczonym, albo wręcz takim... Mieć złą wolę. Mieć złą wolę, bo już nie chcę powiedzieć, że mocniej tego, prawda? Żeby na przykład twierdzić, chodziło o co innego, ale żeby twierdzić, że czystek wszystko na przykład wyleczy, tak? Tak. I oczywiście długo nie trwało i szybciutko dostałem efekt zwrotny pod tytułem, że jestem Żydem i jestem z Mossadu. Wiedziałem już, że poczta świetnie działa, tak? To rozbawiło mnie to zresztą mocno, a wykorzystano przeciwko mnie ten argument z tego prostego powodu, że zaraz po wojsku, rok 89, w Polsce całe te przemiany, bieda, nie za bardzo było z pieniędzmi, z pracą. Akurat wtedy Izrael dawał wszystkim wizy, kto podchodził po wizy turystyczne do Izraela, więc ja też poszedłem z kolegą, dostaliśmy te wizy. Pojechaliśmy, udało się jakąś pracę znaleźć, no i tam byłem ponad rok czasu, dopóki Hussein nie postanowił rzucać bombami w Tel Awiw, wtedy wróciłem do Polski. I o to wszystkim zawsze opowiadałem, jako moje doświadczenie życiowe, tam wtedy dostałem też nawrócenia na wiarę. Miałem no, naprawdę głębokie tam przeżycia właśnie przy wizycie przy grobie Jezusa, więc to wszystko się tak potoczyło w tą stronę. No ale oczywiście bezczelnie wykorzystano ten fakt, że jestem Żydem, nie wiem skąd, bo na przykład mój pradziadek służył w wojsku księcia Józefa z Wiednia i to jest łatwe do sprawdzenia, gdyż po powrocie właśnie z wojska on na przykład był tym, który wydawał paszporty ludziom, którzy chcieli do Ameryki wyjechać. Bo jako jedyny we wsi umiał czytać. Tak, bo w wojsku nauczyli go czytać i pisać wtedy. No. Tak? Był tam bodajże 15 czy 20 lat i tam go nauczyli pisać i czytać. Miał po prostu szansę, że ktoś go tam wziął do pomocnika pewnie jakiegoś pisarza i tak się tego nauczył. Więc to są moje jakby dzieje rodzinne. A tu się nagle sam ku memu zaskoczeniu dowiedziałem, że jestem Żydem i masonem. Ale ja zawsze mówię tak. Nie masonem, z Mossadu. Z Mossadu, tak, przepraszam.
A ja zawsze zadaję pytanie jedno, ale to jest już pytanie oczywiście dla ludzi inteligentnych, bo przeciętny to on nie za bardzo nawet wie, o co tutaj chodzi. Ja mówię, jeżeli ktoś mógł stwierdzić, że ja jestem na przykład w Mossadzie, to kim on jest, że on mógł mnie jako agenta stwierdzić, że ja jestem w Mossadzie? Tak, zweryfikować. Czyli ten ktoś na mnie pluje, że jestem w Mossadzie, ale pytanie, kim on jest. No. Tak? Ale to mówię, to jest dla ludzi inteligentnych, dla rozważenia, przecież tego nie da się udowodnić. Tak? No trochę mnie ta sytuacja cała rozbawiła, przyznam szczerze, bo zresztą w Izraelu miałem szansę od jednego małżeństwa, z którym zresztą do dzisiejszego dnia mam fajny kontakt, którzy chciało mnie usynowić. Po prostu mnie chciało usynowić. Ja to wszystkim też oficjalnie mówię, bo to był wyjątek, nikt takiej szansy nie miał. A oni, ja tam u nich pracowałem i oni w którymś momencie mówią, słuchaj, my wiemy jak jest w Polsce, bośmy stamtąd zostali wyrzuceni w 68 roku. Mówi, ty jesteś no po prostu fajny człowiek. My chcemy ci dać szansę, jeśli ty się zgodzisz, żeby cię usynowić, ale były dwa warunki. Muszę się wyrzec mojej mamy i muszę wyrzec się mojej polskości. No to oczywiście nie stało się to. Dlatego nie zostałem Żydem. No. Ale dla niektórych nim jestem, tak? No więc tak to było. No, śmieszno głupia historia, że tak powiem. Tak. No ja też ponoć jestem agentem, tak niektórzy mówią. Niektórzy nawet też twierdzą, że z Mossadu. Nie wiem, w jaki sposób oficer polski może być agentem Mossadu. No ale także... A ty masz taki trochę wygląd, tak? Tak. A jak wygląda agent Mossadu typowy? Nie wiem. Suworow pisze w swojej książce Akwarium, że na agentów wywiadu wybierają ludzi najbardziej nijakich. Takich, których... Nie rzucających się. Wygląda jak menel, jak taki dziamdziak. Po prostu żaden policjant go nie skontroluje, bo w sumie takie chuchro to niczego nie reprezentuje. No. Okej. Dobra. Teraz, jakiego rodzaju ludzie przychodzą na twoje zajęcia? Czy to są tacy, którzy chcą być terapeutami, czy kto? Tak, no spora część osób, która przychodzi na zajęcia, to jest na zasadzie takiej, że byli już pewnie na X kursach, X szkołach i przyszli zobaczyć, co akurat tu jest ewentualnie do zaoferowania, co ich by mogło zainteresować. No i ci ludzie najczęściej wykruszają się już po najczęściej pierwszych kilku wykładach. Ktoś najnormalniej w świecie, u mnie trzeba pracować przede wszystkim w szkole. To nie jest tak, że ktoś posłucha, jak ja mówię, wypije kawkę i pójdzie do domu i zostanie naturopatą, tylko u mnie trzeba pracować, u mnie trzeba znać materiał i tak dalej, bo ten materiał z pierwszego zjazdu łączy się z tym z 9, i z 15, i z 20, a drugi z wszystkimi innymi. Więc żeby w tym można było operować, to po prostu ten materiał trzeba się systematycznie uczyć. Więc ludzie, którzy przyszli tam na zasadzie pokazać mi, że to oni lepiej znają leczenie przyczynowo-skutkowe niż ja, to siłą rzeczy jak zobaczyli, co mam jakby do zaoferowania, odeszli. Części osób siłą rzeczy nie musiałem się spodobać ja jako wykładowca, więc też pewnie z tego powodu zrezygnowali. Część osób, co ciekawe, osób po fakultetach, często nawet dwóch, nie mogło tej wiedzy przyswoić. I też zrezygnowało. Więc kilku było szczerych i mi powiedziało dlaczego, bo ja zawsze jak ktoś odchodzi, pytam, proszę odchodzisz, rozstajemy się jak przyjaciele, bo nie ma powodu przecież się tutaj złościć czy coś. Dla mojej wiedzy, jeśli możesz, powiedz uczciwie, dlaczego odchodzisz. Taki feedback. Ja się nie obrażam, bo jak mi powiesz, że ja jestem, nie wiem, jakikolwiek, jest okej. Okay. To jest twoje zdanie, masz święte do niego prawo, nie będę nawet z nim dyskutował, tylko powiedz dlaczego. No więc to osoby, powiem, niektóre szczerością mnie naprawdę zadziwiły, bo otwarcie powiedziały. Między innymi to, że słuchaj, ta wiedza jakby przekracza ten sposób nauki, którym myśmy się nauczyli uczyć, bo myśmy się nauczyli uczyć na zasadzie tak zwanego boksa, tak? Stąd dotąd, od góry na dół, koniec. A ty nagle okazuje się, że u ciebie nie ma żadnych tak zwanych, jak to Angole mówią, boksów, nie? Ty idziesz prawo, do góry, na dół, po skosie, na wszystkie strony, łączysz to wszystko, no to się wszystko rozjeżdża. No to ja w tym momencie to oczywiście odebrałem jako komplement. W żadnym przypadku się siłą rzeczy nie obraziłem, ale kto u mnie jest? No jest kilku dyplomowanych naturopatów po innych szkołach, którzy już te dyplomy naturopaty zdobyli, ale to były właśnie te dyplomy tam od 1 do powiedzmy 5 miesięcy, które się uczyli. No i przyszli pewnie sprawdzić, co ja w tej szkole mam do zaoferowania. I jak zobaczyli, na czym polega medycyna naturalna tak naprawdę, no to nie odeszli jakoś. Ale oni już mieli doświadczenie z innych tych dziedzin, że tutaj nie odeszli. Tak? Też było dużo prawników,
Jest jeszcze też trochę, no i powiedzmy też z tej obsługi prawnej, tak to nazwę, później będę tu... No adwokaci powiedzmy... No i wyżej też trochę, tak. No. Więc no powiedzmy taki przekrój w zasadzie, powiedziałbym, społeczeństwa, bo też i księgowi są i też są osoby prowadzące własne biznesy i też są już terapeuci, którzy mają własne gabinety, którzy się chcieli doszkolić. No i jest miejsce, że tak powiem, dla każdego, kto jest otwarty, czy chce się nauczyć być otwartym. Czyli nawet pacjenci też, ludzie chorzy, którzy chcieliby się dla siebie, tak? Oczywiście, oczywiście, no bo tu chodzi też o to, że okej, nie każdy przecież będzie terapeutą. No powiedzmy prawnik, który ma swoją praktykę prawniczą, no ciężko, żeby on tak zmienił zawód i był terapeutą, ale jak ja zawsze mówię, nawet jak ty jesteś prawnikiem i ty w którymś momencie dojdziesz do wieku emerytalnego, i tam jako prawnik, no możesz tam jakieś listy komuś pisać, ale to może świetnie w tym momencie na przykład zacząć pomagać ludziom w przywracaniu zdrowia. Masz już tą umiejętność, masz ten dyplom, który cię do tego upoważnia i tak dalej, więc mówię, dlaczego tego nie skorzystać. Ale część ludzi rzeczywiście przychodzi też dlatego, że stanęli gdzieś w którymś momencie swego życia w takim etapie, że lekarze rozłożyli ręce, czy też inni właśnie, którzy próbowali im pomóc, no i postanowili sami zgłębić wiedzę na tyle, na ile mogą, żeby sobie pomóc. No to na przykład ja też tak zaczynałem kiedyś, tak? To nie była moja miłość od, jak niektórzy mówią, och, ja zawsze się interesowałem medycyną naturalną, tak? Och, to było w ogóle... Nie, ja się tym nigdy nie interesowałem. Poza tym, że moja mama tam jakieś drobne ziółka stosowała, na przykład proste, jakiś umianek, dziurawiec, takie tam rzeczy na różne dolegliwości, czy z nam, czy z sąsiadą, i to gdzieś w głowie miałem. Natomiast to nie było nigdy w sferze moich zainteresowań, dopóki nie przestałem chodzić na nogi. Jak już lekarze powiedzieli, że tu się nic nie da zrobić, musisz wymieniać stawy, nie wiadomo co, no to w tym momencie mówię, nie no, przecież jak Pan Bóg stworzył tak piękny świat, to nie mógł nie stworzyć leku na moje stawy. Tak. No i zacząłem szukać i okazało się, że jest coś takiego, tak? No to był właśnie ten, u mnie to był taki przełom wtedy. Bo musiałem sobie sam pomóc. No i teraz na pewno wiele osób też ma różne problemy, z którymi nikt im nie może pomóc, więc postanowili jakby sami tą pałeczkę podjąć i dojść, dlaczego to jest jakby trudne. Ale prawda też jest taka, że popatrzcie, w laboratoriach, na uniwersytetach robi się tysiące doświadczeń. Tak, skomplikowanych. Skomplikowanych. Ojejku, co się tam nie wyrabia? I te efekty najczęściej są po latach pracy jakieś tam mikroskopijne, że tak powiem. A w naturze wszystko nagle okazuje się, że wychodzi dobrze. W naturze wszystko jest proste, łatwe. Proste, łatwe. I to też było w którymś momencie tam dla mnie jakimś takim, powiedzmy, wnioskiem, który mówi, no poczekaj, jeśli natura potrafi człowieka uzdrowić tylko dlatego, że człowiek chce, bo przecież mamy badania kliniczne mówiące, że sam efekt placebo to jest bodajże 32 albo 33%, jeśli dobrze pamiętam, tak. No to samo to, że ja pójdę do lekarza, ja chcę być zdrowy, to już mam 30% wyleczenia praktycznie dzięki mojej psychice. Teraz niech ta tabletka podziała na kolejne 20%, no to ja nie mogę się nie wyleczyć. Ale wiesz co, taki żart jest. Richard Bandler powiedział, że jeżeli dana tabletka, powiedzmy, działa na 33%, to weź 3 tabletki naraz. Dobra, nie słyszałem tego. Okej, myślę, że na tą chwilę zakończymy. Okej, dziękuję za uwagę serdecznie. I oczywiście zapraszam do mojej akademii, która rusza od października i każdy może spróbować swych sił i zobaczyć, na czym polega to właśnie ta regulacja przyczynowo-skutkowa, ta szeroka taka właśnie, tak. Nie taka wąska, że jest protokół i dalej mi nie wolno, to jak lekarze, prawda? Lekarze mają protokoły, dalej im nie wolno. Jak przekroczy, a coś pójdzie nie tak, to ma problem. U mnie tego nie ma, tu nie ma barier. Tu trzeba mieć tylko logikę, zdolność dedukcji i chęć nauki. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.